Nowy dodatek Celebrity Sparkle, dodatek z Pikachu, ma swoją premierę 8 listopada i dlatego, jak to w zwyczaju mamy na tym kanale, omówimy sobie dodatek, który niedługo wychodzi oraz otworzymy sobie przedpremierowe pre-paki, w których znajdziemy w jednym 4 boosterki z tego najnowszego dodatku. Otworzymy sobie dzisiaj na kanale 2 takie boksy, dlatego będziemy mieć łącznie 8 boosterków, aby zapoznać się troszkę z tym dodatkiem i może trafić jakąś jedną z najlepszych kart, które w tym secie się znajdują. Mam taką nadzieję, zobaczmy, przejdźmy do materiału, a wy oglądajcie do końca, jeśli chcecie wiedzieć, jakie karcioszki warto polować w tym dodatku oraz czy nam się uda to zrobić. Przejdźmy do otwierania naszych prepaków i zobaczmy, jak to wygląda. Ja tutaj z boczku mam rozpiskę wszystkich karcioszek, jakie możemy znaleźć w tym dodatku oraz wszystkie karty, jakie się w tym znajdują. Ogólnie mamy 8 nowych ice packów w tym oto dodatku. Cały set ma ponad 250 karcioszek wszelakich. My, jeśli chodzi o naszą promeczkę z Build and Battle, mamy Magnetona, który jest jednocześnie piękną promeczką w wersji Illustration Rare w ETB-kach z tego dodatku, który oczywiście będziemy otwierać na tym kanale, więc pamiętajcie, by zostawić suba, żeby nie przegapić tego oto materiału. Cieszę się, fajnie, to jest super promeczka. I nasze 4 boosterki, oczywiście każdy różny, z Pikachu, z Latiasem, Executorem oraz tym nowym Arkaludonem. O, już się chyba nauczyłem. Co dalej się tutaj znajduje? Zobaczmy, otwórzmy jeszcze drugi. Poza tym, jeśli chodzi o inne karty, które się tutaj znajdują, mamy... O Jezus, ile? Mamy 23 karty Illustration Rerek, Pokemonów oraz trenerów i chyba co najważniejsze, 11 Special Illustration Rerek, z czego oczywiście te najciekawsze, najważniejsze, o nich wam później opowiem. Spodziewam się, że wiecie o tej najważniejszej, czyli o tym przepięknym Pikachu, który wygląda rewelacyjnie i na niego będziemy dzisiaj polować. Czy uda nam się go trafić? Zobaczymy. Jeśli chodzi o drugą promeczkę, fajnie, nie powtórzyło mi się, fajnie, cieszę się, wreszcie nie powtórzyła mi się promka z tych Build and Battle'ów. Nie będę otwierać tych paczek, polecam wam serdecznie, jeśli chcielibyście zobaczyć, co w czymś takim się znajduje, polecam wam po prostu zobaczyć, pójść na Build and Battle. Są to bardzo fajne turnieje dla, można powiedzieć, też dla początkujących, więc jeśli łapiecie podstawowe zasady gierki, wydaje mi się, że bez żadnego problemu możecie wybrać się do waszego lokalnego sklepu i wziąć udział właśnie w takim Build and Battle. Jest to rewelacyjna zabawa, polecam wam. Kupujecie po prostu wejściówki na bilet i dostajecie taką paczkę, łącznie z 3, może czasem 4, może z 2, to wszystko zależy od sklepu, dodatkowymi boosterkami, więc w ogóle cenowo się to naprawdę fajnie opłaca, które otwieracie, a później z tego wszystkiego składacie sobie deczek, którym będziecie grać. Nie potrzeba za dużo umiejętności składania deku, więc serdecznie wam polecam sobie tutaj przetestować. A my przejdźmy już do otwierania naszych boosterków i omawiania kart, które w tym dodatku się znajdują. Let's go! Dobra, wystawiamy nasze 8 boosterków. Jest to nawet spoko ilość, wydaje mi się, żeby wydropić jakąś naprawdę ciekawą kartę z tego dodatku. Zobaczymy, sprawdzimy. Ja, jeśli chodzi o ten dodatek, cieszyłbym się z każdej Illustration Rerki, już nie mówiąc o Special Illustration Rerkach oraz trenerów, bo muszę powiedzieć, że trenerzy tutaj są fajni, naprawdę ładnie wyglądają, czy to w wersji full artowej, czy to w tej Special Illustration Rerkach. Ale jeśli chodzi o Illustration Rerki Pokemonów, od tego zaczniemy, rzucam wam kodzik, pamiętajcie, że w dniu premiery możecie sobie go odebrać w gierce, polecam, żeby mieć od razu nowe karcioszki, z którymi będziecie mogli składać nowe deki. A my zobaczmy, o tutaj, to już jak mówiąc o Illustration Rerkach, Celurecz jest jednym właśnie z kart, który najbardziej będę pożądał. W tym oto dodatku jest naprawdę ta karta przepiękna i chciałbym ją jak najbardziej trafić. Zobaczmy, czy w pierwszym boosterku znajdziemy już jakąś kartę. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze dadzą mi... O, jest! Jest nasz Arkaludon, Arkaludon, jak zwał, tak zwał. Poprawicie mnie w komentarzach, dajcie znać oczywiście, co wy myślicie o tym dodatku. Ja się cieszę, jest pierwszy EX-ik, mamy to metalowy. Czy jest to karta, która może pomóc nam tutaj w archetypie stalowym? Powstaną jakieś deki? Nie wiem, zakładam, że nie, ale zobaczymy, zobaczymy w
przyszłości. Let's do this. Lecimy z kolejnym Morze Pikacz dla Pikacza, kto wie. Ogólnie jest tutaj trzy karty Pikacza w tym secie. Jest oczywiście ten klasyczny EX-o, a nie, to nawet cztery. Jest EX-owy, oczywiście klasyczny Pikachu. Jest full artowy, złoty. I oczywiście jako nasza special illustration rereczka, więc tutaj jest sporo szans na trafienie tego Pikacza. No i trzeba zdobyć je wszystkie. Jeśli kolekcjonujecie Pikachu, tak jak ja, no to jest to must have, że tak powiem. Nie tylko jeszcze w angielskim secie, ale wartałoby na przykład w japońskim. Tutaj mam za sobą booster boxy japońskiego dodatku, właśnie tego. W sumie nie powiedziałem, z czego składają się te właśnie... ten właśnie dodatek, to mogę tutaj o tym wspomnieć, bo i tak z tego boosterka nic nie trafiliśmy, że Searching Sparkle, dodatek angielski, składa się z dwóch dodatków japońskich. Super Electric Breaker, coś jakoś tak, tak się nazywa japoński dodatek, w którym właśnie jest Pikachu, Archaludon, tak dalej, oraz z dodatku smoczego, Dragon Paradise. Dokładnie tak, dlatego możemy tutaj trafić i te smocze, i te elektryczne pokemony. Fajnie, że to połączyli, bo jeśli chodzi o japońskie dodatki, to są naprawdę, naprawdę fajne. Więc połącząc te oba, naprawdę fajnie wychodzi to sumarycznie z tym angielskim. No ja się naprawdę, naprawdę niesamowicie jaram tym dodatkiem, bo można tutaj trafić mega fajne karty. Dajcie znać, które dla was karty z tego setu są najlepsze. O, tutaj mogę wam już zdradzić, skoro trafiliśmy, to jedną właśnie z ciekawszych illustration rerek jest ta oto trenerka, Jasmine, która ma bardzo ładnego arta. Nie jest to mój najlepszy trener, którego chciałbym trafić w tym secie, ale... aj, ładne są, są na tyle ładne, że chciałbym je mieć i dodać do swojej kolekcji, natomiast w illustration rarkach mi się nie udało, ale mamy full artowego Tatsugiri EX, proszę bardzo. Jaki ładny cwaniaczek. Dobra, działa fokus? Halo, jest, dobra. Działa, patrzcie na tą piękną rybę. Jest, dobrze, mamy full artowego Tatsugiri w terastalizacji piękności. Moje, Jezus, przepięknie. Dobra, cieszę się, że coś się nam udało w końcu trafić, nareszcie. Jeśli już mówimy o trenerach, to z tej pięknej czwórki trenerów, które tutaj mamy, najbardziej chciałbym trafić Drytona. Jest to najładniejsza karta, chciałbym ją dorzucić do oczywiście mojej kolekcji Husbando, no ale nie pogardzę obiema trenerkami, jak najbardziej super są, ale muszę wam powiedzieć, że jeśli miałbym obstawiać, która karta będzie z tych trenerek najdroższa, to będzie to Lisia. Tak, coś czuję, patrząc po tym, jak wygląda, że jest przepiękną trenerką, więc tak coś podejrzewam, że ludzie poza oczywiście Pikachem i innymi tutaj pokemonami będą się chyba w pierwszej kolejności skupiać na niej. Zobaczymy później, dwa tygodnie po premierze, może tydzień, opowiem wam dokładniej o cenach wszystkich karcioszek, jak one się tutaj plasują. Wydaje mi się, że dwa tygodnie to jest taki odpowiedni moment, żeby porozmawiać trochę bardziej o cenach kart z najnowszego dodatku, bo wtedy troszeczkę bardziej się stabilizują, dlatego w takim materiale nie pokazuję cen, no bo doskonale wiecie, że te ceny będą bardzo, bardzo zaburzone tutaj. I niestety Shrudel oraz zwykły Terapagosik jako ostatnia karcioszka, więc nie, nie tym razem. Dobrze, że ten full artowy się trafił, bo nie byłoby to takie przyjemne. Dobra, ale poleciliśmy bardzo do przodu. Już poleciliśmy do special illustration rerek naszych trenerów. Dajcie znać oczywiście, które karty wy chcecie uzbierać, które wam się najbardziej podobają, które trenerki, które pokemony. Ja jeszcze tutaj dopowiem, że jeśli chodzi o pokemony, to jednym z takich chyba najładniejszych kart, które jeszcze poza Celuregem mi się podobają, jest to Latiasik. Jest naprawdę przepiękny, a jest tylko illustration rerką, więc szansa, żeby go trafić, jest na pewno dużo większa niż Latiasa, bo to jest EX-ik, więc jest też special illustration rerką. No będzie dużo, dużo trudniej. Tego mi się wydaje, że uda się łatwiej trafić, ale oba tworzą piękną mozaikę. Jeszcze do tego wszystkiego jest ten Mesprit, który też jest przepiękny. Jest dużo kart, dużo kart. Aż mi się przypomina Paldian Evolve, który niestety miał tak dużo karcioszek, a nie trafiła mi się prawie żadna. Więc mam nadzieję, że tym razem tak nie będzie. Ale tak to jak sobie na to patrzę, to kurde, Execute, super karcioszka. Vivillon, kurde, wygląda naprawdę ładnie. Larvesta jest okej, okay, znośna może być, ale chyba jeszcze wydaje mi się, że warto tutaj wspomnieć przede wszystkim o Sfilu.
bo jest przesłodką kartą, więc jeśli zbieracie słodkie Pokémony, słodkie karty, to jest the best. Kakleon, jak ktoś lubi taki styl. I tak to jeśli chodzi o te karcioszki, to wydaje mi się, że to tyle. I chyba, że ktoś jest naprawdę wielkim fanem Feebasa, no to dobra, może jest. Przyjmuję, niech będzie. Natomiast lepszą kartą niż taki zwykły Feebasik, no to jest jego ewolucja, ale jest to już Special Illustration Rarka, więc nie tak łatwo będzie ją trafić, a jest, kurczę, przepiękna, no ten Milotic rozwala. Jest znowu chyba w takim troszkę, nie aż tak bardzo, podobnym stylu co promeczki z Shrouded Fable, z Greninja i Kindrom. Troszeczkę, nie aż tak bardzo, więc może się fajnie komponować na jednej stronie w albumie, jeśli ktoś by coś takiego zbierał. No, jest. Nasz słonik, on też ma Illustration Rarkę, też bardzo słodką, taką o zachodzie słońca. Ma swój urok. Stanfisk nie kupuje mi aż tak bardzo w tym dodatku, spoko. Jest jeszcze dużo złotych kart, no, żeby nie było z dziennikarskiego obowiązku. Rzucam wam tutaj wszystkie złote karcioszki, które można trafić w tym secie. Nie wiem, czy was jakiś jara poza Pikachu, no ale są. Mnie aż tak nie interesują, nie ma tutaj energii złotych, które mnie najbardziej interesują, więc jeśli chodzi o złote karty, ja bym miał je do wydania. Ojejaj, dwa boosterki, robi się trochę niebezpiecznie, no ale dobra, spoko, spróbujemy. Kurczę, za dużo jest tutaj naprawdę ładnych karcioszek i to wiecie, jeszcze smoczych, bo mamy tak, ze smoczych kart, które można tutaj trafić, to jest Latias EX, który może się trafić, jest Executor, jest Hydreigon, który jest chyba w japońskim przynajmniej secie, z tego co patrzyłem, drugą najdroższą kartą po Pikachu? Tak, z tego co pamiętam, drugą najdroższą kartą, więc zobaczymy, jak to będzie. Jest! O, jest! Piękny Celurecz nam się tutaj trafił. EX. Pięknie ta karcioszka wygląda. No tylko, żeby to była Special Illustration Rarka. Illustration Rarka, przepraszam. To byłoby naprawdę cudowne. Ten Executor jest fajny. Naprawdę wygląda fajnie. Trochę tak jakby robił sobie imprezę disco na plaży. To wygląda naprawdę epicko. Strasznie fajnie, więc pięknie by ta karta wyglądała. Na nią również poluję. Zobaczymy tylko, co mi tutaj przyniesie ten dodatek później, bo póki co jeszcze nic rewelacyjnego, ale sprawdźmy to. No ja tyle szczęścia nie miałem, ale za to, o, to mogę od razu tutaj wspomnieć o live'ach na YouTubie, które robimy, bo wy ewidentnie macie dużo więcej szczęścia ode mnie i udało nam się w japońskim secie właśnie tym Super Electric Breakerze trafić Pikachu, Hydreigona, naprawdę epickie karcioszki. Polecam sobie zajrzeć albo wpadać do nas na live'y, bo naprawdę jeśli chodzi o dropy, lecą takie masne rzeczy, że to nie miara. Ja dzięki temu mam teraz taką straszny duży głód na dropy i mam nadzieję, że w tym ostatnim boosterku to mi odda. Trzymam kciuki, let's go, no. Last pack magic, no niestety. Ajajajajaj, no dobrze. Przynajmniej poleciał ten full artowy Tatsugiri. Trudno, zobaczymy co będzie w następnych materiałach, bo oczywiście dodatek wychodzi za chwilę, więc będziemy lecieć, otwierać naprawdę na potęgę. Zobaczymy jak to będzie, pamiętajcie, żeby zostawić suba, lajka, komentarz. Dajcie znać co myślicie o tym secie naprawdę. A ja się z wami żegnam, do następnych live'ów, filmów i shortów. Siemaneczko!